Historia kawaleryjskich Suwałk sięga okresu międzywojennego. To wówczas powstał tu jeden z największych garnizonów II Rzeczypospolitej. W Suwałkach stacjonował 2 Pułk Ułanów Grochowskich, 3 Pułk Szwalerzerów Mazowieckich, 4 Dywizjon Artylerii Konna i kilka mniejszych oddziałów. Także tak naprawdę w okresie międzywojennym Suwałki stały wojskiem, a wśród tego wojska najliczniejsza była właśnie kawaleria. I blisko ćwierć wieku temu o tym fakcie przypomniał mieszkańcom miasta pomysłodawca pikniku Krzysztof Skłodowski. Świetną okazją stała się przygotowywana wówczas w tutejszym muzeum wystawa dotycząca 3 Pułku Szwoleżerów. Oprawiono ją pierwszym piknikiem kawaleryjskim i od pierwszej jego edycji stało się jasne, że niewiele rzeczy tego świata jest piękniejszych od koni niosących na grzbietach sprawnych jeźdźców. Do dzieła ponownego rozmiłowania mieszkańców w kawalerii zaproszono kawaleryjskie grupy rekonstrukcyjne. Na początku impreza trwała jeden dzień, ale z czasem rozrosła się i nieco zmieniła. Początkowo były to wyłącznie pokazy, a teraz mamy już zawody kawaleryjskie nawiązujące do międzywojennych zawodów militarii, które odbywały się w pułkach kawalerii czy w ogóle w kawalerii. A tegoroczne są wyjątkowe, ponieważ liczą się do ogólnopolskich zawodów we władaniu bronią białą, czyli dzisiejsze 2 konkursy, konkurs szabli i lancy, liczy się do ogólnopolskiej, do Mistrzostw Polski w władaniu bronią. Mieszkańcy Suwałk i okolicznych miejscowości właściwie nie wyobrażają sobie lata bez kawalerzystów. Przez 2 dni w imprezie uczestniczy mnóstwo osób. Zarówno na placu nad Zalewem Arkadia, jak i na terenie przy zbiegu ulic Świerkowej i Nowomiejskiej zbierają się, by podziwiać umiejętności jeździeckie zawodników. Frekwencja na naszych piknikach, która sięga co roku kilku tysięcy widzów, świadczy, że Suwalczanie cały czas kochają kawalerię, że bardzo pozytywnie odnoszą się do tych pięknych tradycji. Są tutaj zarówno seniorzy, jak i rodziny z dziećmi. Ja to lubię tak, lubię na koniki popatrzeć. Jest fajnie. Taki inny dzień później. Jesteśmy chyba w sumie 5 raz, a dzisiaj pierwszy raz chcieliśmy dla córki pokazać koniki z bliska. Myśli pan, że się spodobało? Tak, wyrażała duże zainteresowanie. Bardzo jej się podobają. Bardzo fajna impreza, jestem zadowolona, że coś takiego w ogóle w Suwałkach jest. A co się pani najbardziej podoba? Oczywiście konie. Rok rocznie przy okazji pikniku odbywa się niezwykle malowniczy przejazd kawalerzystów przez miasto. Nad Zalewem pokazy pokonywania przeszkody wodnej są również bardzo widowiskowe, a w drugim dniu zawody sprawności kawaleryjskiej zapalają wzrok niejednego widza. W zawodach zazwyczaj bierze udział kilkudziesięciu jeźdźców. Wielu spośród nich przyjeżdża tutaj od wielu lat, niektórzy od pierwszej edycji. Są i tacy, którzy pojawiają się dwupokoleniowo. W zawodach startuje na przykład ojciec i syn. Relacje nawiązane przez suwalskie środowisko z miłośnikami kawalerii są bardzo głębokie i trwałe. Może to zabrzmi w moich ustach trochę za odważnie, ale rzeczywiście tego typu imprez w Polsce jest mnóstwo, natomiast jest duże grono, zresztą jak widać w tym roku przyjechało blisko 40 koni i jeźdźców. Wszyscy mówią, że tu w Suwałkach jest wyjątkowa atmosfera, są wyjątkowo przyjmowani, goszczeni przez nas i dlatego bardzo chętnie w większości stowarzyszeń w momencie, kiedy pada data i hasło Suwałki, zapisują się wszyscy. Także to nam to oczywiście pochlebia i bardzo się cieszymy, ale po to to robimy, po to, żeby suwalska widownia mogła obejrzeć i suwalczanie mogli obejrzeć kawalerię, ale także, żeby ci młodzi, w większości chłopcy, którzy w tą kawalerię wkładają swój czas, swój wysiłek, swoje wcale niemałe pieniądze, mogli tu przyjechać i też czuć się pięknie. I tak jest. Docenić należy, jak podkreśla Jerzy Brzozowski, duży wkład rodziny państwa Płońskich, którzy od pierwszego pomysłu po dzień dzisiejszy niezwykle aktywnie wspierają imprezę na wszelkie dostępne sposoby. Senior rodu, już nieżyjący Janusz Płoński, bardzo skutecznie zaszczepił miłość do kawalerii u swego syna. Ten z zapałem kontynuuje dzieło ojca. Nigdy byśmy tej imprezy nie zorganizowali, gdyby nie odzew, bardzo pozytywny odzew ze strony świętej pamięci pana Janusza Płońskiego, bo kiedyśmy do niego poszli, nie znając się tak naprawdę wcześniej, i powiedzieli, że mamy taki pomysł, że chcemy to zrobić, otworzył przed nami bramy swojej stadniny i przez wiele lat gościł
gościł kawalerzystów i tutaj te słowo gościł to jest przez duże G, bo rzeczywiście zdarzało się, że o godzinie 3 nad ranem zaprzęgali bryczkę, jechali po mieście, żeby dalej się gościć. Także to było tak rzeczywiście malowniczo, natomiast te tradycje goszczenia kawalerzystów przejął jego syn Artur, zresztą i pan Janusz był kawalerzystą w naszej grupie rekonstrukcji historycznej Garnizon Suwałki i Artur kontynuuje także tą tradycję i dzięki ich przychylności, dzięki temu, że przyjmują ułanów, że nocują konie, możemy w ogóle tę imprezę organizować. Swój wkład w kontynuację pikniku kawaleryjskiego mają również sponsorzy, bo Suwalska Grupa Rekonstrukcyjna samodzielnie nie byłaby w stanie sfinansować kosztów imprezy. Wystarczy spojrzeć na nasze zaproszenie. Sponsorów mamy mnóstwo. Wiadomo, że o takich bardzo hojnych sponsorów w Suwałkach trudno, stąd też musimy ich troszkę nazbierać. No impreza nie jest imprezą tanią, bo my tu cudów nie wymyślamy, ale wyżywienie kawalerzystów i zwrot kosztów przejazdu, bo to jest to minimum, które staramy się zapewnić, to są pieniądze rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, w związku z tym sponsorzy zawsze mile widziani. Kolejny piknik za rok.